Witamy Państwa. Dzisiaj zaczynamy punktualnie. Nie będziemy czekać na spóźnialskich, ponieważ mamy strasznie napakowany program. Iza pokrótce powie, co po kolei. I zaraz pierwszy prelegentów zaprosimy. Jeszcze raz Państwa witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się na spotkaniu pekrowaniem. Tutaj Pani Ewa wygłosi wykład. Zajmiemy się również produkcją białej kiełbasy, ponieważ zbliżają się święta. Natomiast może teraz poprosimy Pana Gawrońskiego i Pana Nizio, którzy zapoznają nas z tajnikami odkwaszania mosztów. Brawo! Dzień dobry. Chciałbym przedstawić metodę, którą opracował dr Czyżyński, pracownik Politechniki Łódzkiej. Metoda polega na tym, że wina bądź soki zawierające kwas cytrynowy można odkwasić do takiego poziomu, że daje się uzyskać wino wytrawne o odpowiedniej charakterystyce, o odpowiedniej strukturze. I pomysł na to był już, na odkwaszanie win był dosyć dawno już znany. Taki przedwojenny autor podręczników do wyrobu win domowych Ludwik Spis pisał już o tym, że wina, które zawierają pewną partię kwasu cytrynowego, to są takie wina z owoców takich jak czarna porzeczka, agres, czerwona porzeczka, jagody leśne. Możemy odkwasić dosyć skutecznie, stosując węglan wapnia. Następuje taka reakcja, czyli wiązanie kwasu cytrynowego z węglanem wapnia, powstaje cytrynian wapnia i ten cytrynian wapnia udaje się wytrącić z roztworu i w ten sposób odkwaszamy nasze wino. Natomiast dr Czyżycki opatentował taki pomysł, który pozwala uzyskać dobrej jakości wino, odkwaszane tą metodą. Istota polega na tym, że sok, który przeznaczamy do fermentacji, dzielimy na dwie części. Do pierwszej części, ona jest zazwyczaj większa, stosujemy odkwaszanie i cała metoda jest precyzyjnie wyliczana, to znaczy ilość dodawanego węglanu wapnia jest precyzyjnie wyliczana po to, żeby po zmieszaniu tych dwóch części uzyskać odpowiednią kwasowość. Podział na te dwie części, to jest pomysł doktora Czyżyckiego, pozwala zachować aromaty, znaczy większą ilość aromatów i antocyjanów, niż gdyby zastosować odkwaszanie do całej ilości, jednorazowo. No i to odkwaszanie prowadzi się na gorąco, to znaczy w przeciwieństwie do wielu substancji, które używamy na co dzień, jak cukier czy sól, okazuje się, że w wyższej temperaturze kryształki cytrynianu wapnia się wytrącają. Natomiast nie wytrącają się na zimno, czyli jest odwrotnie niż jesteśmy przyzwyczajeni do jakby codziennej praktyki, którą mamy w domu. No i metoda polega na tym, że wylicza się precyzyjnie tą część wina, tą część soku. Ona jest tak obliczona, żeby po odkwaszeniu kwasowość nie spadła zbyt nisko, ponieważ gdyby spadła zbyt nisko, to wtedy następuje rozpad antocyjanów, bardzo duże straty w aromatach, inne szkodliwe procesy zachodzą. Dzięki temu, że odpowiedni poziom kwasowości zostaje zachowany, chronimy jakby tą część soku przed tymi szkodliwymi procesami, które na gorąco w temperaturze 75 stopni dosyć intensywnie zachodzą. Po odkwaszeniu mieszamy obie części. No i otrzymujemy wino, które ma odpowiednie parametry. Wino bądź sok oczywiście. Jeżeli odkwaszamy wino, tak jak ja tutaj robiłem
w tym tygodniu taki eksperyment, kolega będzie prowadzić podobny eksperyment dzisiaj, no to niestety otrzymujemy trochę gorszy produkt, niż gdybyśmy odkwasili sok i później poddali ten sok fermentacji. Wynika to z tego, że po prostu traci się pewne aromaty, które są budowane podczas fermentacji, no w czasie tego procesu na gorąco, ponieważ on przebiega w temperaturze 75 stopni. No i proszę Państwa, tutaj na stołach leżą takie kartki, tam jest opis odkwaszania dwóch win. Tam są wyliczenia pokazane objętość wina, podział tego wina na dwie części, ilość węglanu wapnia, które należy zastosować. Jest to taka informacja skrótowa, ponieważ proszę Państwa tutaj zanudza czy tą metodą. Natomiast dokładnie, szczegółowo jest to opisane na naszej stronie Klubu Winiarzy. Jest napisany artykuł z przykładami i z wyliczeniami, w jaki sposób należy poprowadzić ten proces. Może jeszcze tutaj dodam jedną istotną uwagę, że jak przystępujemy do odkwaszania i wydzielamy tą część soku bądź część wina, powinniśmy zastosować pirosiaczyn potasu dla ochrony antocyjanów. Jeżeli się tego nie zastosuje, to w czasie podgrzewania do tej temperatury no dużo większe straty będą, sok się utleni, stracimy świeże aromaty. No i w czasie tego procesu, tutaj kolega mnie dzisiaj lekko skonfundował, ponieważ sprawdził moje wyliczenie i trochę wyszło nie tak. Według moich pomiarów wino, które miało kwasowość 1,16 gramów kwasu na litr, to jest strasznie duża kwasowość, zostało odkwaszane do poziomu 6 gramów na litr, a drugie wino, które miało 13, też zostało odkwaszane do 6 gramów na litr. I takie wino ma odpowiednią strukturę, ma stosunkowo niską kwasowość, nadaje się jako wino wytrawne, bo oczywiście jeżeli mamy problemy z kwasowością, to możemy tę kwasowość maskować, dodając cukier. No. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać wino wytrawne, no to nie ten proces nie ma miejsca, nie będziemy dodawać cukru. No i krótko mówiąc jeszcze raz, może w dwóch słowach przypomnę, że proces prowadzi się na ciepło. W czasie tego procesu no niestety są jakieś straty aromatów, w związku z czym chronimy ten to się przed utratą w ten sposób, że dzielimy całą partię na dwie części, gdzie ta część jest zupełnie nieruszona, w związku z czym te aromaty tam są zachowane. No i jeszcze istotna uwaga, że nie wszystkie wina da się odkwasić, czyli wszystkie surowce. Surowce, które zawierają kwas cytrynowy, więc ja może powtórzę jeszcze te surowce najbardziej popularne. To są czarna porzeczka, biała porzeczka, no porzeczka. Jagody leśne, agres. Co tam jeszcze jest? No w tej chwili tylko tyle pamiętam. Proszę? Maliny. No maliny chyba właśnie jeszcze. A to dobra generalnie. Proszę? Czarna porzeczka. Ale ma mało kwas, chyba to czarna porzeczka już mówiłem. Jeżyna też, tak? Jeżyny też. Natomiast na przykład popularny surowiec taki jak wiśnie niestety nie daje się odkwasić tą metodą. A aronia nie wymaga odkwaszania, bo ona ma bardzo... No właśnie, istotą kwasu nie trzeba masować. Tam jest bardzo mało kwasu i tutaj z tym surowcem nie ma problemu. No gdyby ktoś z Państwa miał jakieś szczegółowe pytanie, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Ja ponieważ mam dzisiaj napięty program, więc już nie będę tutaj wypisywał tych wartości, które Państwo znajdą na kartkach. Przepraszam bardzo, bo panowie, którzy pracowali nad wdrożeniem tej metody są bardzo skromni, ale chciałam powiedzieć, że ta metoda opracowana przez pana profesora Czyżyckiego jest naprawdę czymś bardzo wyjątkowym w technologii winiarskiej, ponieważ właściwie taki proces nie ma miejsca, nie ma potrzeby prowadzenia takiego procesu w technologiach otrzymywania wina z winogron. Także całe to wielkie winiarstwo nie zna takiej technologii. To tylko nasze kraje, naszego klimatu, w których korzystamy z surowców, w których są owoce zawierające spory udział kwasu cytrynowego.
to dla nich ta technologia jest jakby wybawieniem, furtką do tego, żeby z tych surowców uzyskać dobry produkt, a nie, przepraszam bardzo, kwasiera. Także podejdźcie Państwo do tej technologii z sercem, ponieważ pracujemy na niewielkiej ilości tego wina, na niewielkiej części moszku bądź wina, a mamy uratowany cały produkt. I sprawa tego odkwaszania jest łatwa. Po prostu dosłownie w ciągu tego samego ogrzewania widać, jak się strącają kryształy cytrynianu wapnia. Także prosta, dobra metoda. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może dodam, że czarna porzeczka jest znakomitym surowcem i rzeczywiście daje znakomite wina. Jedynym problemem, który wiąże się z winami czarnoporzeczkowymi, to jest wysoka kwasowość. I do tej pory uporano się to z tym problemem w ten sposób, że dodawano wody. No, skutkiem tego było zbyt duże rozcieńczenie i słaba struktura takiego wina. Natomiast tutaj w tym podejściu rzeczywiście można wysokiej klasy wina typu południowego uzyskać właśnie z soku z czarnej porzeczki. Tutaj koledzy robią już takie próby i rezultaty są bardzo obiecujące. I tutaj kolega poprowadzi dzisiaj właśnie taki pokaz. I tak jak pani Fabisz tutaj powiedziała, rzeczywiście metoda jest dosyć prosta. Wydaje się skomplikowana, jak się tego nie zrobi. Natomiast po pierwszym zrobieniu od razu widać, że nie ma z tym żadnego problemu. No to wszystko. To ja dziękuję bardzo. Czy ten podział na te ilości to jest mniej więcej 3 do 1 na jedną część? Nie, to zależy od kwasowości i podział idzie w ten sposób, żeby jak najmniejszą część odkwaszać. I tak jak powiedziałem, na tej naszej stronie może ja tutaj napiszę, bo na kartce... No właśnie strona internetowa. Winiarzy.pl. Na tej stronie jest bardzo dokładny opis z wzorami, z wyliczeniami, z przykładami, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam może przeczytać. Jeżeli będzie mieć pytanie, no to oczywiście bardzo proszę. Jesteśmy, że tak powiem, zaznajomieni z tą metodą i odpowiadamy na wszelkie wątpliwości. Dzień dobry. Poprowadzę teraz część praktyczną, która będzie troszkę rozciągnięta w czasie, bo będziemy ogrzewać 5,40 litra wina. Do odkwaszania wybrałem wino agrestowe z 1908 roku. I jak wczoraj schodziłem do piwnicy, to no, na balonie miałem napisane, że ono ma kwasowość 10,2 grama na litr. A to było mierzone jakieś 3-4 lata temu, ale ku swojemu zdziwieniu wieczorem, jak zmierzyłem, się okazało, że ma 8,6, czyli w sposób naturalny to wino się odkwasiło o 1,6 grama na litr. W sposób naturalny. No, mimo wszystko odkwasimy, naszym celem będzie odkwaszenie wina z tego poziomu 8,6 do 6 gramów na litr. Ponieważ to ten proces jest troszeczkę rozciągnięty w czasie, więc najpierw dodam kredy. Ilość kredy, jaką wyliczyłem, to jest 20,2 grama. I odkwaszać będziemy z partii 10 litrów 5,4 litra. A później po odkwaszeniu zmieszamy obie części, zmierzymy kwasowość i zobaczymy, no, jaki rezultat osiągnęliśmy. Sam proces odkwaszania przez właśnie wytrącenie cytrynianu wapnia jest niezwykle spektakularny, bo ten cytrynian wytrąca się w naprawdę dużych ilościach i odsadza się na łyżce, którą się miesza, i na ściankach naczynia. Także może oddam mikrofon na razie pani Lizie, będzie mówiła o misie, a ja zacznę podgrzewać wapnia. Za chwileczkę panowie przedstawią nam efekty odkwaszania wina. Efekty odkwaszania, to znaczy ten cytrynian, który się wytrącił, no to pan Krzysztof ma nadal, że tutaj jest tylko część, bo osadziła się na ściankach. Mogą państwo zobaczyć. Ten cytrynian się osadził.
tak, zakwaśmy się. Osadzony cytryniak, odkwaszanie mąż. Super przydatne. Mam teraz bardzo dużo. Skręt. Ja to zamieszam. O, tu jeszcze się osadziło trochę sedymentacyjnie, widać, ten cytrynia. To, co przyleciało przez sitko. Lepiej jest podbijać. Nie uderzać tą łyżką. Dobra, jest. Już. Już jest prawie suchy. Przy kwaśnym winie to naprawdę... Większy trochę ten nie.